dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i przychodzę do Was dzisiaj z konkretnym filmem. Będzie to makijaż. Przychodzę do Was z makijażem, zrobimy sobie jakiś delikatny makijaż, ale dlaczego go zrobimy? Bo zrobimy go jedną firmą, zrobimy makijaż przy użyciu Eveline Cosmetics, zobaczymy jak się to wszystko razem tutaj cudzamy do kupy spisze, a przede wszystkim zależy mi na przetestowaniu właśnie pierwszy raz tejże paletki. Dobrze, że tu nie ma lusterka. Tą paletkę dzisiaj weźmiemy w ruch. Fajnie, że tutaj są takie zabezpieczenia, bardzo mi się to podoba. Taki chemiczny zapach. Co sobie wykorzystamy? W ruch poleci oczywiście, słuchajcie, podkład Liquid Control. Ja go bardzo lubię. Użyjemy sobie korektor. Jest to korektor 2 w 1 kryjąco-rozświetlający. Jeżeli chodzi o brwi, to użyjemy sobie tym razem tych cieni. Użyjemy sobie tego malutkiego trio. Wcześniej używaliśmy kredkę, z której byłam zadowolona. Pędzelek zostawiam tutaj z powrotem tak jak jest. Ja nie będę go używać. Wosku też nie użyję, po prostu skupię się tylko na tych dwóch cieniach. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o rzęsy, słuchajcie, rzęsy mam delikatnie pomalowane, bo dzisiaj już musiałam wyjść z domu, także ja sobie tylko je poprawię, że tak powiem. Usta jeszcze nie wiem. Wzięłam tutaj dwa kolorki. Ostatnio cały czas używałam 08, a żebyście mogły zobaczyć, jak wyglądają inne, a nie tylko jedne, przygotowałam sobie tutaj albo 04, albo 01. Nie wiem, czy będę chciała mieć matowe usta, czy po prostu pociągnę Wam olejkiem, ponieważ te produkty już mniej więcej widziałyście, jak one się sprawują na usta. Tak jak mówię, korci mnie, żeby to z kolei dzisiaj zrobić do tego makijażu, żeby był on, oko będzie bardziej różowe, więc może, żeby usta były bardziej takie zachowawcze, czyli chyba jednak tak, odłożymy sobie na razie tematy. Zrobimy sobie tutaj test przy okazji nieinwazyjnego zabiegu powiększającego usta. Jeżeli chodzi o utrwalenie, to utrwalimy sobie makijaż Pearls Full HD. Jest to 16-godzinny face powder. Te takie kuleczki, które mają za zadanie nam wyrównać koloryt perełkach skóry. Także koloryt wyrównamy sobie tym właśnie pudrem. Wykorzystamy sobie tą piękną paletkę Contour Sensation 3 w 1. I tutaj mamy róż, bronzer oraz rozświetlacz. Teraz wszystko utrwalimy fixerem, czyli mgiełką utrwalającą makijaż, która ma przedłużyć trwałość makijażu. Ta-da! Pędzelki tutaj są już moje. Jest również ze mną kafa, na którą ja Was serdecznie zapraszam. I co? Pozwólcie, że wezmę sobie tutaj tylko bliżej lusterko, tylko patrzę, czy Wam to tutaj nie będzie przeszkadzać, ale nie wydaje mi się. Jeśli chodzi, zaczniemy od aplikacji. Także twarz mam przygotowaną, bazę jakby, nie będę używać bazy, bo tak jak mówię, mam użyty olejek i serum, także jedziemy z... O, właśnie mi się chlapnęło, słuchajcie, na stopę. No, to jest tylko minus, słuchajcie, tego produktu, że właśnie jest on taki lejący. Ale na szczęście ja tutaj mam chusteczki. Czekajcie, jestem przygotowana dzisiaj do zajęć. Także tutaj się nie musicie stresować. I mam szczoteczkę i jedziemy. Rozcieramy sobie ten podkład. Widzicie teraz na pewno, jak on się tutaj fajnie, naprawdę świetnie on się rozprowadza. Można powiedzieć, że on się nam rozpływa aż pod szczoteczką, naprawdę. Ale to jest albo jeden z bardzo niewielu, daje pod oczy i naprawdę nic się nie dzieje. Mam na myśli oczywiście zmarszczki. Nie wiem, czy będę dokładać produktu, bo uważam, że wygląda on naprawdę już super. Ale żeby Wam pokazać, że można fajnie sobie nim tutaj jakby budować, to sobie dorzucimy tutaj od góry, ok, na czoło może już tylko ociupinkę i tyle. Nie lubię przesadzać z podkładem. Dla mnie podkład po prostu ma za zadanie nie kryć mi jakieś tam niedoskonałości, tylko wyrównać koloryt, po prostu. Wyrównać mi kolor skóry i nic więcej. Dla mnie jest to świetny podkład i tak jak już Wam mówiłam, zdania nie zmienię. Przepraszam, właśnie jakbyście się tutaj pytały, to ja jestem po wymianie implanta, dlatego jestem taka podziabana. Dobrze, ja myślę, że chyba wystarczy. Mam nadzieję, że nic tutaj znacza. Postarałam się raczej tutaj dobrze rozsetrzeć sobie ten podkład. Tak to wygląda. Bardzo, bardzo fajny jest ten podkład. Ja Wam go serdecznie polecam. Teraz użyjemy sobie korektor. Korektor ja mam w kolorku 06 Ivory.
i jest to korektor 2 w 1 kryjąco rozświetlający, zawiera mineralne pigmenty rozświetlające, idealnie gładka i promienna cera, perfekcyjne krycie niedoskonałości, ja ich nie posiadam. I tyle, Art Scenic, kolorek 06 Ivory, no i aplikuję sobie, słuchajcie, ja sobie go tylko aplikuję dosłownie tutaj, od kącika oka, czekajcie, dołożę, szczoteczka jest bardzo przyjemna, ja nie idę sobie tutaj, wiecie, po całości, w sensie tych, nie robię sobie tutaj tych trójkątów, ja po prostu potrzebuję tylko dosłownie tu, w tym miejscu, może ociupinkę tu od nosa, może troszeczkę tu i ja myślę, że chyba wystarczy, nie, może dzisiaj palcami. Dzisiaj spróbujemy palcami. Podoba mi się, że ten korektor nie zasycha szybko, także możemy tutaj śmiało sobie wklepywać bez żadnego stresu, że szybko, szybko, bo się zasycha. Nie. Super, bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo mi się podoba ten efekt. Tak jak mówię, no niekoniecznie mi to pasuje, gdyż jest on rozświetlający, więc niezbyt dobrze dla mojej dojrzałej cery. Dobra, troszeczkę sobie jeszcze tutaj wetrę resztkę w powieki. Tak to by wyglądało. Dajcie mi znać. No ja mówię, no niekoniecznie mi tutaj odpowiada rozświetlenie, czyli ten efekt rozświetlenia cery. Ja mam nadzieję, że wszystko tu widać. Ja siedzę naprzeciwko dziennego światła, więc powinno być ok. Mam nadzieję, że jest ok. Dobrze, mi się podoba to wykończenie, także naprawdę spoko. Więc korektor naprawdę ok. Idźmy do aplikacji tego produktu, dlatego że z nim musimy troszeczkę poczekać. Jest to Lip Therapy Professional i jest to nieinwazyjny zabieg powiększający usta. W dwóch krokach peeling cukrowy oraz hialuronowy wypełniacz ust i efekt rzekomo widoczny po 5 minutach. Także my sobie już to teraz zastosujemy. Aplikacja, słuchajcie, tego peelingu jest fantastyczna. Ja się z nią bardzo polubiłam. Powiem Wam, że wręcz sam peeling mogłabym śmiało używać, naprawdę. Resztkę produktu możecie wytrzeć i ja, tak jak powiedziałam na Instastory, ja po prostu sobie go zlizuję. Teraz aplikujemy drugą część, czyli nasz wypełniacz. Odczuwalne będzie lekkie mrowienie, pieczenie. Tak wyglądają usta po zaaplikowaniu tego produktu. Dobra, poczekajcie, bo wiadomości przychodzą, więc muszę je zminimalizować. Wiem, teraz nie powinnam, bo sobie posmarowałam, ale łyczek kawy. Niam, 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 niam. Oby się to nie starło, ale polecam. Polecam Wam ten produkt. Wiem, że już niektóre z Was pójdą zakupić i bardzo się z tego cieszę i czekam. Jeżeli zakupicie jakikolwiek produkt po obejrzeniu filmiku, jak ja Wam to testuję, będzie mi bardzo miło, jak na przykład wkleicie zdjęcie albo produktu, albo swojego makijażu na Instagramie i mnie oznaczycie. Bardzo będzie mi miło. Wówczas będę widziała po prostu, jak się on u Was sprawdza, czy jesteście zadowolone, czy nie. Chciałabym wiedzieć po prostu, czy moje opinie przekładają się również u Was. Dobrze, teraz przystąpmy do przyciemnienia naszych brwi. Zajmiemy się brwiami i mamy tutaj All in One Eyebrow Set. Ja mam w kolorku 02. 02. Tak to wygląda. Nie używam wosku, ja nie lubię. Po prostu najzwyczajniej, jeżeli chodzi o pędzelek, ja nie ruszam tego z opakowania. Nie lubię tych pędzelków, one są dla mnie za takie jakieś, wiecie, za twarde. Mamy tutaj, zaraz Wam pokażę, jakie dwa odcienie. Takie są odcienie. Zaczynamy od tego jasnego pędzelka, używam z Real Techniques. I bez wcześniejszego zarysowywania po prostu zobaczcie, jak fajnie przyciemnia. I to jest naprawdę, to jest dokładnie ten jasny kolorek, także bardzo bezpieczny. Widzę, że to będzie fajna paletka. Myślę, że to będzie fajny zamiennik dla mnie, czyli jak mi się skończy mój z Essence, będzie to super niezamiennik, odpowiednik taki. Super! Zobaczcie, jak normalnie, przepięknie. Myślę, że nawet nie muszę tym ciemniejszym. Ja wcale nie muszę tym ciemniejszym, aczkolwiek zobaczmy sobie ociupinkę tutaj. No on już jest naprawdę ciemny, tak? Bada się i aplikuje bardzo prosto. Super, ja jestem zachwycona. Ja jestem zachwycona i mogę Wam polecić tą paletkę z czystym sumieniu również. Także jeżeli szukacie czegoś fajnego, prostego, szybkiego do brwi,
aby nadać im bardzo naturalnie wyglądający czy kształt, czy kolor, bo oczywiście kształt możecie sobie wcześniej zarysować jakąkolwiek kredką, którą posiadacie, a potem tylko fajnie nadać kolorek tymi cieniami. Tak właśnie się zastanawiałam, czy tutaj wybrać dwójkę czy jedynkę, ale wiem, że chyba jedynka mogłaby być dla mnie za jasna, tak, za jasna. Teraz aplikuję troszeczkę tego ciemnego tutaj tylko na środku, na te zagięcie. Super, paletka ekstra, kolorek super, same zobaczcie. Jestem przekonana, że Wam się spodoba. Bardzo, bardzo fajna paletka. Super, kolejny super produkt, naprawdę firma Eveline mnie nie zaskakuje. Czuję już takie uwypuklone usta. Od razu Wam mówię, same to poczujecie. Ja czuję takie coś, jak mam po wyjściu z zabiegu, to czujecie te takie spuchnięcie i dokładnie to czuje się przy tym produkcie. Lecimy dalej. Teraz przejdźmy do... Mamy brwi za sobą, przejdźmy do samej paletki. Jest to paletka o nazwie Burn All in One również. I tu mamy paleta cieni do powiek 03. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, to oczywiście wyrzucamy, ja nie używam tych rzeczy, to od razu mówię. Jeżeli chodzi o kolorystykę, wygląda w opakowaniu przepięknie. Jeżeli chodzi o swatche, będzie oddzielny filmik. Ja zrobię dla Was taki króciusieńki filmik z opisem tej paletki ze swatchami. Opowiem Wam o konsystencji i tak dalej. A dzisiaj po prostu zrobimy sobie tylko i wyłącznie makijaż. Także jadę w ciemno. Sprawdzę sobie tylko, który cień dać jako bazowy. Może zaaplikujemy sobie ten cień pierwszy, strzepujemy. Nie używam bazy, od razu zaznaczam, mogłabym użyć Wam dzisiaj bazy, ale nie chcę, ponieważ chcę sprawdzić, jak się te cienie zachowają bez wspomagaczy. Jest jakiś włosek. O, widzicie? Nie wiem, czy go widzicie, może na czarnym tle. No, był tu włosek i mnie denerwował. Okej. Dobra, aplikuję teraz na drugą powiekę. Super. Jako baza, bardzo fajny, bardzo bezpieczny, bardzo taki przejściowy kolorek, bardzo mi się podoba. Teraz przejdźmy może do zaaplikowania tego troszeczkę tutaj leciutko takiego satynowego, wydającego się jako ciut ciemniejszy. Zobaczymy, ja sobie aplikuję go tylko tutaj na ruchomą powiekę. Również fajny kolorek. Teraz przejdźmy do aplikacji. I tak myślę, chyba tego właśnie, tego oczekującego, tego pięknego, bardzo dobrze napigmentowanego koloru. I zróbmy to sobie może, którym tu pędzelkiem, może tym, taki pędzelek od mojej Moni, przepiękny pędzelek. No i aplikujemy. Tak jak powiedziałam, trochę się osypują te cienie. Aplikuję ten cień, słuchajcie, staram się go mniej rozcierać, a bardziej jakby wklepać w całą ruchomą powiekę. Uważać delikatnie, ale piękny pigment, słuchajcie. Pigment jest ekstra, aplikacja jest ekstra. Także paletka jak na razie świetna dla początkujących, naprawdę, mimo tego takiego, no, mocnego różu. Ok, aplikuję teraz na drugie oko. Rozetrzemy odrobinkę, a do rozdarcia użyję właśnie dokładnie ten pędzelek, także pozwolę go sobie tutaj do załamania jakby porozcierać. Tak, żeby tutaj stworzyć takie fajne przejście, żeby on się ładnie zblendował mi z górą również oka, czyli tutaj jakby z górną częścią. No to naprawdę super. Przeniosłam troszeczkę wyżej jakby ten róż, dlatego teraz pozwolę sobie jeszcze ociupinkę jego dołożyć, ponieważ większość jego została rozdarta do góry. Teraz naniesiemy sobie tutaj na załamanie powieki. Myślę, że chyba ten tutaj, ten taki ciemny, brązowy, to damy sobie może tutaj w kącik oka, po to, żeby przyciemnić. Tak, tak właśnie zróbmy. Czekaj. Ten o, dokładnie ten. Osypują się te cienie, trzeba troszeczkę uważać. Damy sobie tutaj w zewnętrzny kącik oka, po to, żeby przyciemnić ten kącik. Ok, ja sobie przyciemniłam oko, mam nadzieję, że to wszystko widać. I teraz jeszcze co zrobię, to właśnie naniosę, tylko tak myślę, czy ten, czy on będzie takim bezpiecznym, czy nie będzie za ciemnym, albo ten. Chyba raczej ten, taki bardziej cielisty, naniosę sobie, czekajcie, się wyprostuję, naniosę sobie właśnie tutaj trochę do góry, żeby nie było za różowo, czyli jakby zgaszę sobie tym kolorkiem troszeczkę nasz róż.
Jeszcze teraz, co ja bym chciała, to chciałabym nanieść jakiś może cień na dolną powiekę. Tylko tak się zastanawiam, czy zrobić to z tym brązem, czy ten ciemny zmieszać z jasnym. Czekajcie, i damy sobie tutaj ociupineczkę takiego, widzicie, bardzo takiego delikatnego brązu. Powinnam to dać nawet z, słuchajcie, z połyskiem, ale przy skórze ze zmarszczkami, przy cerze ze zmarszczkami, no nie jest to jednak dobry pomysł. A za chwilkę, mam nadzieję, że to wszystko widać, a za chwilę tym jasnym damy sobie tylko i wyłącznie wewnętrzny kącik oka. Ten cień tutaj, o ten jaśniutki, zaaplikujemy tutaj, jak widzicie, w wewnętrzny kącik oka. Tak by wyglądało oko, ja już je zostawię, ponieważ niczego już mi tutaj jakby w nim nie brakuje. Rzecz kolejna, jaką zrobię, to będzie utrwalenie tego, co już mam przy użyciu tych perełek. Czy pędzelek użyję, ten taki puchaty. Nie mam większego, także aplikuję. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie go za dużo. I pozwólcie, że sobie delikatnie omietę. Dobra, jeszcze trochę, strzepuję nadmiar. Od zewnątrz do wewnątrz, a dlatego jadę też, słuchajcie, z góry na dół, gdyż ja mam takie delikatne, wiecie, włoski. I oczywiście szyja, żeby nam się tutaj nic absolutnie nie odznaczało. Tego za dużo, bo tak jak mówię, to jest rozświetlające, więc niekoniecznie nam to może służyć. Tak by wyglądał efekt tych kuleczek. No i jest on widoczny, natomiast w żaden sposób jakiś taki, wiecie, bardzo ładnie to wygląda, bardzo świeżo to wygląda. Cera wygląda na taką bardzo świetlistą, także naprawdę, naprawdę super. Do konturowania. Do konturowania użyjemy kontur Sensation 3 w 1 tej paleteczki. I to jest 01. Pędzelek do konturowania wzięłam sobie z Cali. Zaraz zobaczymy. No, trzeba uważać, możemy sobie nawet zrobić delikatnie kółko. Jeżeli macie jasną karnację, to faktycznie trzeba z tym produktem będzie uważać. Dobra, zaznaczmy sobie najpierw tutaj. Ok, żuchwa. Dobra, ja jeszcze sobie pozwolę troszeczkę wyszczuplić nos, czyli skrzydełka nosa, czubek nosa. Troszeczkę zminimalizować ten nos i czoło. I na czoło tutaj góra. Nim uważać, nie wiem, czy wy dobrze tutaj wszystko widzicie, może teraz. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie, bardzo subtelnie. Ja oczywiście za chwilkę się pokażę tutaj jakby w całej odsłonie, pod światło i tak dalej. Bardzo mi się ten efekt podoba. Teraz pozwólmy sobie zastosować odrobinkę różu. Do tego mam pędzelek z serii Love New by Magda Pieczonka i zaaplikuję sobie ociupinkę tego różu, ale naprawdę odrobinkę, ponieważ zaraz wam pokażę. On jest taki pinkowy, ja nie lubię takiego efektu, ale jest bardzo delikatny, także krzywdy sobie tutaj raczej nim nie zrobicie. Jego kolorek taki. Bardzo delikatny i myślę, że chyba pasujący raczej do każdej karnacji. Teraz sprawdźmy sobie rozświetlenie. Jestem bardzo go ciekawa. Mam pędzelek oczywiście dokładnie ten sam. No i zacznę od delikatnego tutaj, od delikatnej aplikacji. Fajny, bezpieczny, bardzo bezpieczna paletka do konturowania. Tak jest fajnie widoczny. Myślę, że odcień również bezpieczny naprawdę dla wielu karnacji. Kupidyma. Na u kupidyma nawet spróbuję, słuchajcie, palcem. Myślę, że widać. Kuleczki, perełki ja wam przetestowałam, ale to nie jest coś, co jest dobrego dla mnie, także ja je odkładam, na pewno się nimi z kimś podzielę, ale test ich na pewno zobaczycie podczas mojego makijażu. Tak by to wszystko tutaj teraz wyglądało. Zostaje nam tylko już zaaplikowanie, słuchajcie, olejka na usta. Ten olejek jest o tyle fajny, że jeżeli chcecie sobie tutaj
osiągnąć efekt takich, wiecie, powiększonych ust, możecie nim nieco wyjść za kontur. W nim jest super. Jedyne, co mi zostaje, to podkreślić jeszcze rzęsy, które wcześniej miałam już pomalowane, więc odrobinkę dodam po prostu produktu. W pełni gotowy makijaż przy użyciu tychże tutaj produktów. Jeżeli chodzi, jedyne, co nam zostaje, to oczywiście bezalkoholową mgiełką, która przedłuża trwałość makijażu twarzy, oczu i ust do 12 godzin, spryskać naszą twarz. Bardzo fajny zapach. Widzę, że widzicie? Zostawiło mi tylko tutaj takie nie do końca fajne. Jakoś chyba niezbyt dobrze się to zmieszało. Oby tylko nic tutaj nie spłynęło. Zobaczymy, jak ta mgiełka się zachowa. Teraz odrobinkę odczekamy. Fajny zapach, bardzo taki odświeżający. Jeżeli chodzi o makijaż, wygląda on tak. Jest skończony. Nie wiem, w którym świetle mam Wam się pokazać. Nie chcę na tle bałaganu. Tak to wygląda. Możecie sobie same ocenić, jeżeli chodzi o oczy, o rozświetlenie, o kontur. Wszystko razem, zusammen, do kupy jest wykonane. No nie wiem, jak mam tutaj... No tu jest chyba najlepsze światło, słuchajcie. Myślę, że w tym świetle chyba najlepiej widać. Także jeżeli chodzi, słuchajcie, tak szybciutko podsumowując. Jeżeli chodzi o paletkę, super pigmentacja, bardzo fajne kolory, naprawdę możemy wyczarować bardzo fajny makijaż przy jej użyciu, także paletkę Wam serdecznie polecam. Świetne trio, dla mnie w sumie duo, bo ja nie używam wosku, ale myślę, że i z woskiem byłoby ok. Świetne trio od Eveline, czyli All in One, ja mam 02. Polecam bardzo serdecznie. Produkt do ust, to już Wam polecałam, słuchajcie, na Instastory, także dla mnie jest to po prostu jakby... nierozłączne trio, super niezawodne trio, aby uwypuklić troszeczkę nasze usta. Podkład genialny, polecam wszystkim bardzo serdecznie. Myślę, że on się spisze do cery mieszanej, nie wiem jak do cery tłustej, nie mam żadnego pojęcia, do cery normalnej i do cery suchej, myślę, że się spisze fantastycznie. Arcelik korektor 2 w 1. Polecam. Korektor jak korektor, bardzo fajny, rozświetlający, może niekoniecznie u mnie, ale nawet widzę, że nie przeszkadzało mi to absolutnie w niczym, także super. Jeżeli chodzi o fikser, dam Wam znać, ale fajny, świeży, tylko ja nie wiem, dlaczego wycisnął mi się, wypryskał mi się z taką pianką, więc to był tylko minus, może niepotrzebnie, w sumie może chyba zmieszałam. Tusz już Wam polecałam, więc tusz Wam polecam. Słuchajcie, same perełki i świetna paletka do konturowania, słuchajcie, róż. Bronzer i rozświetlacz, idealne zestawienie, ja mam 01 pink beige, nawet nie potrzebowałabym żadnej jakiejś dwójki, trójki, jeżeli byłyby ciemniejsze. Super, ja mam ciemną karnację, więc jeżeli 01, słuchajcie, tak pięknie się spisuje i wygląda, to wcale nie trzeba żadnego ciemniejszego tutaj zestawu i to wszystko. Polecam Wam wszystkie produkty, po prostu najzwyczajniej, nie ma tu żadnego produktu, który by mnie rozczarował, poza, tak jak mówię, poza tylko tym, że chyba po wstrząśnięciu po prostu zrobiła się piana, więc myślę, że chyba to raczej moja wina tutaj, a nie produktu. Ja jestem mega zadowolona, dajcie znać, co Wy myślicie, co Wam się podobało, co macie, co używacie, co myślicie przede wszystkim, co byście zmieniły, co uważacie, że może tutaj było nie tak, co źle zrobiłam lub co mi nie pasuje. Brwi są super, rzęsy super, oko super, usta super, ekstra. Jedyne, co może, do czego bym się przyczepiła, gdzie to jest właśnie, no to te perełki. To jest jedyna rzecz, której ja nie używałabym jednak na co dzień, bo jednak za bardzo mi się błyszczy ta cera i przy cerze to pięknie wygląda, ja nie powiem, ale ja wiem, że na przykład przy zmarszczkach nie jest to do końca, wiecie, no nie jest to polecane. Nie jest, może niekoniecznie aż taki błysk na twarzy, ale ogólnie, gdyby nie zmarszczki, byłoby super. Także ogólnie dla dziewczyn, które nie mają problemu ze zmarszczkami, polecam serdecznie, pięknie wykańcza całość makijażu i przepięknie, subtelnie, naturalnie rozświetla Wam twarz. Także super, natomiast tak jak mówię, nie dla mnie, ale to tylko dlatego, że mam cerę po prostu dojrzałą ze zmarszczkami. Reszta bez zarzutów. Także ja Wam dziękuję za chwilę uwagi, mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał, ja postaram się go poobcinać w miarę możliwości jak najbardziej, żeby nie był aż taki długi, bo mi... Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie, piszcie w komentarzach, wszystkie oczywiście linki do tych produktów znajdziecie w opisie pod filmem. Ja jestem mega zadowolona, a Wy dajcie mi znać, co Wy myślicie. Trzymajcie się, buziaki! Bajo!